No widziałem, że niektórzy mieli łzy w oczach, no bo żałowali pewnych rzeczy, które zrobili w domu poprawczym młodzi chłopcy, którzy właśnie wzięli narkotyki i nieszczęśliwie pozabijali ludzi. Jesteśmy w Zgorzelcu, a z nami były mistrz świata dwóch kategorii wagowych i pretendent do tytułu też w wadze ciężkiej, Tomasz Adamek. Nie muszę nikomu przedstawiać. Witam Cię, Tomek, serdecznie. Witam również Państwa. Tomek, powiedz na początek, co Cię sprowadza do Polski. W ostatnim czasie dość często gościsz w ojczyźnie, teraz znowu przyjechałeś. O co chodzi, opowiadaj. No tak się akurat terminy powiązały, że akurat są gale. Ja dalej robimy to, co robimy ostatnio, czyli promujemy Box for Life. Jeździmy po domach kultury, odwiedzałem więzienie, domy, dom poprawczy. Będziemy dalej to robić, więc jestem w kraju do 25 maja, wracam i na jesień, czyli wrzesień, październik, listopad wracam, robimy to samo, czyli resocjalizacja młodzieży, no bo jest to, widzę, duży problem dzisiaj, narkotyki i tym podobne używki, wielki problem młodzieży. Mówisz, że już to robiliście, byłeś już na kilku takich spotkaniach. Powiedz mi, czy takie spotkania są dla Ciebie ciężkie, czy z kolei z drugiej strony może widzisz, że ta młodzież, która ma problemy, patrzy na Ciebie, jak zapatrzona jest na Ciebie jak w obrazek i że możesz im w jakikolwiek sposób pomóc, nawet taką zwykłą rozmową? No widziałem, że niektórzy mieli łzy w oczach, no bo żałowali pewnych rzeczy, które zrobili w domu poprawczym młodzi chłopcy, którzy właśnie wzięli narkotyki i nieszczęśliwie pozabijali ludzi. No jest to też, dzisiaj muszę tylko płakać, ale to są błędy, które nie powinny się wydarzyć, a się zdarzają, więc to jest wszystko wychowanie, to też z domu się dużo wynosi. Ja dziękuję Bogu, że wyszedłem z normalnego domu, chociaż nie miałem ojca, poszedłem w sport. No i właśnie sport jest jedną z tych perspektyw dla młodzieży, która może ich odciągnąć od tych właśnie rzeczy, tych ubocznych, tych narkotyki i różnych używek, czy alkoholu. Namawiasz właśnie tą młodzież do tego, żeby po wyjściu spróbowali sportu i głowę zaprzątali sobie tylko jakimś ciężkim treningiem, a nie głupotami? Jak najbardziej. Ja masz dużo adrenaliny, nawet ja dzisiaj już trenując dla siebie, no bo jeszcze jedną walkę chcę zakończenie zrobić. Idę biegam, mam dużo energii, mam 46 lat, jestem dziadkiem, ale idę biegać. Nieraz codziennie nie biegam, idę na siłownię, idę do sauny. Robię coś, żeby zużyć energię, bo jeżeli nic nie będę robił, no to przychodzą ci głupoty do głowy. Tym bardziej młodym osobom, które mają 18, 17 czy 19 lat, czy mniej, czy więcej. Różne przychodzą myśli, ale często przychodzą te myśli głupie i potem właśnie po tych używkach robi się głupie rzeczy. Potem się żałuję, ale to już za późno, więc aby tego nie było, mówię, idźcie do sportu, róbcie cokolwiek. Czy to nie mówię, żeby wszyscy walczyli, bo nie każdy tego jest, się nadaje. Czy grajcie w piłkę, róbcie, grajcie w siatkówkę, w kosza, cokolwiek róbcie. Zakrzątać sobie głowę czym innym, byle nie głupotami, by potem żałować i nosić to w sercu całe życie. Wspomniałeś, że jesteś dziadkiem, to już od kilku miesięcy. Powiedz mi po pierwsze, jak czujesz się w tej roli, a po drugie, myślę, że córka jest zadowolona, bo ty, tak jak sam wspominasz, masz tyle energii, że stawiam, że ta wnuczka jest ciągle z tobą na spacerach i jakieś inne atrakcje jej zapewniasz. No tak, już Kornelia ma, minęło 6 miesięcy. Tak, bawię się z nią od rana, bo ja jestem już prawie na emeryturze, więc bawię się, lubię swoje stare. Mówię, tutaj Kornelcia, dziadziuś, tak, no się śmieje, nawet wczoraj przez FaceTime żona dzwoniła i też tam pamięta, od razu się śmieje, mówi, dziadziuś przyjedzie, także nie, no fajnie to jest, widzimy właśnie po dzieciach, że starzejemy się, no bo niestety, znaczy nie jestem stary, mam 46 lat, ale po dzieciach widać, że jednak to pokolenie już nowe wchodzi i tak dalej, no a my idziemy już jako starsze osoby, no zbliżamy się do Pana Jezusa. Wspomniałeś, że prawie na emeryturze jesteś. Te słowo prawie, Tomek. O tym Twoim powrocie i pożegnalnej walce to już było i mnóstwo wywiadów i ja sam wielokrotnie pisałem na ten temat artykuły i z Tobą rozmawiałem przy okazji Gromdy jakiś czas temu. Powiedz mi, na czym to w ogóle stoi czy naprawdę ta walka będzie, czy nie, bo ja już się pogubiłem. Nie, będzie. No, mieliśmy to zrobić w tym roku tak naprawdę, bo myślę, rozmawiałem z Zigim wielokrotnie ten temat. Ale że właśnie Mateusz zaproponował mi rzadko tą współpracę w tej resocjalizacji młodzieży, więc ja mówię, ja tą walkę mogę zrobić w przyszłym roku, bo ja nie wchodzę na jakąś wojnę z jakimś wielkim zawodnikiem, bo do niczego mi to nie jest potrzebne. Wchodzę, by się pożegnać, kilka rund zrobić w ringu, wziąć mikrofon, podziękować wszystkim, no bo jest za co, bo całą karierę mi kibice jeździli za mną, śledzili moją karierę. No i to widzę teraz w Polsce, gdzie jestem tutaj, każdy, Tomasz Adamek, normalny facet,
który był zawsze normalny i taki będzie. Czyli reasumując, w przyszły rok pożegnalna walka, tak? Tak jest i jak to mówią, amen w pacierzu. Dokładnie. Sam wspomniałeś, że nie chciałbyś jakiegoś tutaj dobrego rywala, wiadomo, bo to pożegnalna walka. Ze 2-3 miesiące temu rozmawiałem z Tomaszem Babilońskim, który wspominał, że być może u niego w maju, to wiemy, że już jest nieaktualne, ale że miałeś się u niego pożegnać. On chciał Mariusza Wacha. Rozumiem, że tego typu rywale to odpadają. Nie no, Mariusz Wach to jest mój przyjaciel i to trudno by się było bić z kumplami, jeżeli się znasz, to... I on mówi, ja wchodzę na pożegnanie i ja nie powiedziałem mu, że ja, bo akurat walka, miejsce jest w Bielsku Białej, bodajże to był maj, moje tereny, więc ja mówię, Tomasz, tylko załatw z prezesem Solo, że mówię swoją garzę i nie ma problemu. Ale my rozmawiałem z Zygi na ten temat, Zygi mówi, my sobie galę zrobimy sami w przyszłym roku, pożegnanie, trzeba zaprosić rodzinę, żona musi przyjechać, córki. Kornelię trzeba zabrać do Polski, dziadek, żegna się z kim, mikrofon, podziękować wszystkim i to będzie takie moje naprawdę pożegnanie i trzeba zająć się innymi rzeczami, tak jakby Box to Life, którą zacząłem z Mateuszem Rzadkowszem współpracy. Tutaj jesteśmy w Zgorzelcu, chwila na temat tej gali. Rozumiem, że pewnie głównie będziesz kibicował Łukaszowi Wierzbickiemu, który w walce wieczoru trenowaliście razem wielokrotnie w osadzie Śnieżka i tak dalej, więc znacie się z tych takich, też nie tylko takich zwykłych rozmów, ale też z sali treningowej. Przyjechać dla Łukasza, tak? Czy dla kogoś jeszcze tutaj konkretnie? Nie, dla Łukasza akurat, mówię, jestem w Polsce, mówię, no, głupie by było nie podjechać. Za tydzień pojadę na Różańskiego tak samo. Jestem na miejscu, więc co mam do roboty, jest przecież jest weekend i tak dalej, więc wracamy. Oczywiście życzę tutaj Łukaszowi powodzenia, mu życzę i szczęśliwie zawalczył i wygrał. Tak samo następną sobotę, sobotę tak, Różański, no i życzę tego, bo jestem sportowcem, no i kibicuję zawsze Polakom. A przy okazji robię to swoje, co mam robić, czyli resocjalizacja młodzieży i pomagać młodym, no bo co mam do roboty. To jeszcze słówko na temat tej gali. Za tydzień Łukasz Różański, Alen Babicz. Pierwsza walka w Polsce o tytuł Mistrza Świata od niespełna 7 lat. Od niespełna 7 lat także czekamy na polskiego Mistrza Świata. Łukasz ma, no szanse są 50-50, style podobne. Pewnie będzie duża wojna w ringu. 2-3 rundy stawiam i któryś padnie. Ale zanim o tej walce konkretnie, to powiedz, czy nie za długo na tego mistrza czekamy? No bo to już 7 lat. I dlaczego? No dzisiaj wiele razy rozmawiałem i z polskim prezesem Polskiego Związku Bokserskiego. Rozmawialiśmy, no dzisiaj musi być rozwój młodzieży, tak samo się trener rozwija wraz z zawodnikiem. Jeżeli nie będzie sponsorów, jeżeli państwo, jeżeli to jest bok zawodowy, czyli mówimy o amatorskim teraz, jeżeli nie będzie pomocy państwa finansowego, no to ci zawodnicy nie będą się rozwijać. Dzisiaj trzeba ściągać parę partnerów. Jeżeli nie chcemy ich ściągać tutaj, trzeba wyjechać do Stanów. W Stanach jest mnóstwo parę partnerów. Przecież byli ostatnio, jest Wach, jest Piotr Wilczewski. Zobaczył trenerów. To cośmy robili z świętej pamięci Andrzej Gimitrukiem. Byliśmy w Anglii 3 lata, potem kontrakt się rozwiązał. Później pojechaliśmy do USA, bo ja mówię, Andrzej, jedziemy do USA. Ja czuję, że muszę iść do przodu i swoją karierę rozwijać. Pojechałem do USA. I gdybym nie wyjechał, walczyłbym pewnie po takich małych galach i tak zakończyłbym karierę, tak osiągnąłem sukces, czyli rozwój w Polsce jest ciężki, no to jest ze względów finansowych, no niestety w Stanach jest to meka boksu i każdego sportu, bo wiemy, że jest czy tenis, czy koszykówka, no wiele sportów jest na najwyższym poziomie i młodzi muszą po prostu postawić kartę, wyjechać i trenować tam. Albo ci wyjdzie, albo nie. No, mistrz jest tylko jeden, więc w jednej kategorii. Także no, życzę młodym, aby się rozwijali, mieli dobrych sponsorów no i się rozwijali w swojej karierze, robili to, co robią. Poza tym, że kibicujesz Łukaszowi Różańskiemu, to tak jakbyś miał odłożyć emocje i serce na bok, to jak widzisz ten pojedynek z Babiczem. Nie wiem, czy tak śledzisz boks na bieżąco w miarę, czy nie, czy oglądałeś ich walki. Raczej style podobne, emocji tam na pewno nie zabraknie. No na pewno nie są to jacyś zawodnicy, Babicz nie jest to przestronny, Łukasz też nie jest jakoś loty na nogach, także ja myślę, że będzie mucka w ringu, no to kibice to lubią. Ja nie lubię mucki, bo ja lubię zawsze zadać i nie przyjąć. Ale kilka mucek to 12-10-rundowych stoczyłeś. No tak, ale ja często chodziłem na nogach, ja tam rzadko były takie momenty, że stanąłem i się biłem, tak, ale ja byłem bardzo zły, gdy przyjmowałem ciosy nawet na sparingach, niepotrzebne.
Ale no, kibice to kochają, jak się leje krew, gdy się pada i wstaje, tak jak w walce pamiętam z Walkerem, jak mnie pociągnął w drugiej rundzie. Ja dopiero na 5 patrzę, przyjdzie z 5. No, to trzeba, miałem 3 sekundy, by postać walczyć dalej. No i właśnie to kibice kochają. Potem całe życie pamiętają o takich walkach i tego życzę Łukaszowi, by pokazał też swój charakter i wygrał. No i wszystkim młodym pięściarzom, no bo przecież ta kariera trwa bardzo krótko, jak to Zygi mówi, jest krótki czas na zarabianie pieniędzy. Jeżeli nie zarobisz za ten czas, no to potem co, kończąc karierę, trzeba iść do pracy. To na koniec pytanie o te sparingi i tak dalej w Stanach. Damian Knyba był tam między innymi z Piotrem Wilczewskim i Mariuszem Wachem, Kamilem Bednarkiem. Damian Knyba stoczył swoją pierwszą walkę w twoim bokserskim domu, w Prudential Center, wygrał przed czasem. Jak ty w ogóle widzisz jego przyszłość tam w Ameryce? No oni wiedzą, że muszą tam po prostu trenować. Trenowałem z nimi, jeździłem codziennie prawie, nie że wszystkie tygodnie, ale byłem praktycznie w każdy dzień. No i to jest dużo roboty z tym chłopakiem przed sobą. Ja ma warunki do wagi ciężkiej. No to tylko chęci no i sponsorów, no bo niestety no, utrzymanie w Stanach jest też przecież nie jest tanie. No ale tylko tam może zrobić karierę. Jest wielu sparring partnerów. Sparował tam z jednym, drugim, trzecim, czwartym. No tego w Polsce nie ma. A sparring w boksie zawodowym jest podstawą. I to już myślę po moich słowach, które o tych słowach mówiłem 15 lat temu, zrozumieli już polscy promotorzy, że w Stanach jest meka boksu i tam coraz więcej wyjeżdża ludzi, czyli trzeba było 15 lat czekać, by stwierdzili, że ten Adamek nieraz głupoty godo, ale nie rozgodo prawdę. Super Tomek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, miło Ci widać w tak dobrej formie, czekamy na tę pożegnalną walkę, no i dobrej emocji dzisiaj w Zgorzelcu i za tydzień w Rzeszowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia.